o wskazaniach, o punktacji i informowania o tym, jak poszczególni sędziowie podejmowali decyzję. Zgadza się? Tak, dokładnie tak. Każda informacja sędziego punktowego będzie przekazywana do speakera, który będzie odczytywał, jaki sędzia, jak sędziował, czyli jego punktacja będzie odczytana. Później będzie podniesiona ręka zwycięzcy, czyli po ogłoszeniu oficjalnej punktacji. Czy to w jakiś sposób wpływa na samą galę, na sam przebieg ogłoszenia werdyktu, czy...? Nie, nie, to tylko usprawni pewne sprawy i pokaże też bardziej oficjalnie sędziowskie oceny. Tomasz Bronder, dziękuję bardzo serdecznie. Tomasz, zostajesz za moment. Będziesz tutaj królem polowania na wagę. 7 walk, 14 zawodników, limity wagowe. O tym Państwo zapewne wiedzą, zawodnicy muszą utrzymać się w limicie. Niektórzy zostali już zważeni, ale przechodźmy do szczegółów. Oto zawodnicy, którzy wystąpią w pierwszej walce KSW 18. Pojedynek w kategorii do 70 kg. Młodość kontra doświadczenie. Pochodzący z Niemiec Cengiz Dana kontra Anzor Ajijew. Moskito z Kolonii wystąpi na naszej gali po raz drugi. Dla zawodnika pochodzącego z Czeczenii będzie to debiut na KSW. Cengiz Moskito Dana, Niemcy i Anzor Ajijew. Panowie, bardzo serdecznie zapraszamy. Limit wagowy do 70 kg. Pojedynek odbędzie się na dystansie 2 razy po 5 minut plus ewentualna dogrywka. Tomasz słusznie podpowiada. Kolejna nową 5-minutowa dogrywka. Czy Cengiz jest fertig? Wir warten, Cengiz. Anzor, zapraszamy. I widzę już, że Cengiz także, bitte. Drodzy Państwo, oto zawodnicy z pierwszej walki KSW 18. Cengiz Dana 69-800. Anzor 69-500. Pozycja dla zawodników. Obaj zmieścili się w limicie i oby tak dalej. Cengiz Dana, Anzor Ajijew. Tak, tak, jak najbardziej. Dziękujemy i do zobaczenia jutro. Pora na zawodników z drugiej walki sobotniej gali. Obaj debiutują na gali KSW. Obaj od wielu tygodni zapowiadają wielkie emocje. Każdy z nich jest pewny swego zwycięstwa. Pojedynek dwóch Kamili. Bazelak kontra Waluś. Panowie, zapraszamy do wagi. Kamil Bazelak, 117-500. Kamil Waluś, 119-400. I teraz pozycja. Teraz frontem do fotoreporterów prosimy. Druga walka KSW 18. Kamil Bazelak kontra Kamil Waluś. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Przed nami uczestnicy trzeciego starcia polskiej gali. Brazylijskie jiu-jitsu kontra stylowe zapasy. Starcie, na które czekało i czeka wielu kibiców od dawna. Zdobywca pasa, reprezentant Stanów Zjednoczonych, Dawid Oliwia, zmierzy się z Karolem Coco Bedorfem. Witam serdecznie. Dawid na wadze. Dawid Oliwa, 110 kg, a więc waga utrzymana. Karol Bedorf. 109,600. Dawid Oliwa kontra Karol Bedorf, trzeci pojedynek płockiej gali. Przed nami uczestnicy czwartej walki KSW 18. Tym razem limit wagowy do 73 kg. Obaj po raz drugi na KSW. Obaj z wielkimi aspiracjami. Reprezentant Wielkiej Brytanii, Dean Ansinger kontra szczecinianin Maciej Irokes Jewtuszko. Drodzy Państwo, tutaj mamy wyjątkową sytuację. Zawodnicy wychodzą zważyć się specjalnie dla Was, dla dziennikarzy, dla fotoreporterów, dla widzów, gdyż kilka godzin temu Dean uległ zatruciu pokarmowemu i oficjalne ważenie zawodnicy mają już za sobą, tak więc limit wagowy może być już niezachowany z racji tego, iż zawodnicy mogli już przyjmować płyny, mogli już normalnie spożyć posiłek. Dean Ansinger na wadze. Tak, limit wagowy tej walki 73 i Tomek, jaka teraz ma waga, to jest... I Maciej... I Rokes Jewtuszko. Dean Ansinger, Maciej i Rokes Jewtuszko. Dziękujemy serdecznie, thank you. Czas na skład piątej walki sobotniej gali. Kolejne starcie brytyjsko-polskie, waga lekka. Przed polskim zawodnikiem otwierają się drzwi do wielkiej kariery. Aby Artur Kornik-Sowiński mógł dalej marzyć o największych sukcesach, jutro musi pokonać bardzo doświadczonego rywala. Kurt Urbarton kontra Artur Kornik-Sowiński. Waga lekka do 70 kg. Kurt Urbarton 70 kg. Artur Sowiński 70-100. Piąte starcie KSW 18. Kurt Urbarton kontra Artur Sowiński. Dziękujemy serdecznie. Pora na pierwszą walkę wieczoru KSW 18. I kolejne starcie polsko-amerykańskie w kategorii tym razem do 93 kg. Obaj mają niemal te same warunki fizyczne.
Obaj mają niemal identyczne doświadczenie w ringu i na matach. Reprezentant Stanów Zjednoczonych, Mario Miranda versus obchodzący dziś 29 urodziny, Jan Błachowicz. Kilogramy 600, ale nie będziemy tutaj wprowadzali korekty związanej z odzieżą, z bielizną, tak więc... 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Przypominam, wielkie dawa Jan Błachowicz dzisiaj 29 urodziny, 93 kg. Taka jest wada w tej chwili Janka Błachowicza. Dziękujemy serdecznie. Thank you very much. Czas na drugą walkę wieczoru KSW 18. Szanowni Państwo, to starcie musi zelektryzować polską publiczność. W formule MMA spotykają się mistrzowie stójki. Zapraszam do wagi pochodzącego z Płocka. Przed Państwem Marcin Ruszalski. I w tym przypadku odejdziemy troszeczkę od formuły z racji tego, iż jego rywal, Valentin Overeem, jest dosłownie w tej chwili bardzo blisko Płocka i mamy zapewnienie, że za kilkanaście minut powinien już być tutaj w sali. Ruszal, zastraszenie! A Marcin Ruszalski na dziś waży 100 kg. Oczywiście wojownika z Holandii będziemy ważyć później. No i miło mi poinformować, że ważenie przebiegło bardzo sprawnie, elegancko. Wszyscy zawodnicy w limitach wagowych. Szanowni Państwo, gale KSW odbywają się dzięki wysiłkowi kilkuset ludzi, ale przy wydatnym wsparciu sponsorów i partnerów. Niech mi wolno teraz będzie podziękować tym, którzy przyłożyli się do tego, aby gala w Płocku, 18. edycja KSW, mogła się odbyć. To przede wszystkim miasto Płock, patron honorowy, Briggs & Stratton, Tiger, Blachy Proszyński, Manto, Professional Fighter, Stacker, Orlen Arena, Polsat Sport, Polsat, Fakt, SK Rock, To i Owo TV, Mailman, MMA Rocks, Hotel Tumski, Ipla, Six, Klub Kino oraz Ratmed, Fish Eye, Royal Apple i KSW Wear. Oficjalny serwis internetowy to oczywiście www.konfrontacja.com. Myślę, że część z Państwa jest już usatysfakcjonowana posiadanymi zdjęciami. Tak więc przechodzimy do części, w której wykazać będą się mogli ci, którzy zdjęć nie robią, a piszą i ewentualnie mówią, komentują. Tak więc kolegów dziennikarzy proszę o zadawanie pytań. Są już prawie wszyscy zawodnicy, są właściciele federacji. Niestety troszeczkę dostajemy tutaj mocno światłem po oczach, tak więc nie widzę, czy są już chętni do konwersacji. Bo przypominam, że jest to ostatnia możliwość kontaktowania się z zawodnikami przed galą. Później no, już jesteśmy po ważeniu, każdy raczej będzie chciał uzupełnić troszeczkę płynów, przyjąć troszeczkę tego pokarmu, który w ostatnich czasach, dniach był limitowany. Widzę, już jest pierwsze pytanie. Zapraszam. Mam pytanie do Macieja Wtuszko z MMA News.pl. Chciałem cię zapytać, czy w jaki sposób poukładałeś się psychicznie po swojej pierwszej porażce w Polsce? Czy zatrudniłeś jakiegoś psychologa sportowego, czy przeszło to zupełnie naturalnie? Tak jak widać, siedzą obok kornika. Czyli dobrze.
czekamy na kolejne ewentualne pytania. Zawodników mamy 13, są goście z zagranicy. Jesteśmy przygotowani na to, aby ewentualnie tłumaczyć pytania do zawodników zagranicznych. No, myślę, że chyba w takim razie kolejna konferencja przejdzie do historii jako konferencja z jednym zadanym pytaniem do Maćka Jewtuszki. Panowie, czy są jeszcze bilety na galę, czy już wiemy, że będzie komplet jutro? Otóż bilety jeszcze będą jutro do kupienia. Niewielka oczywiście ilość i ograniczony przedział cenowy, natomiast jak zwykle w dniu gali pozostawiliśmy jakąś skromną pulę, tak że będziecie mogli Państwo, ci, którzy nie zdążyli albo dojeżdżają, wierzą, że kupią przed galą, słusznie wierzą, bo tak się pewnie im uda zrobić. To ja zadam jednak pytanie Marcinowi. Marcin, jak przyjmowałeś to ostatnie zamieszanie związane ze zmianą rywala? Na pewno musiało to na ciebie w jakiś sposób wpłynąć. Czy już po tobie to spłynęło, czy jeszcze gdzieś tam w tobie to siedzi? To znaczy, wiesz, większego jakiegoś takiego przejęcia się tym nie było. Tamtej bitwy nie będzie, ale wojna cały czas trwa, tak? Jest następny przeciwnik, następne wyzwanie. No, a miejmy nadzieję, że dojdzie do pojedynku mojego z Lebanerem i coś się odleczy, to nie ucieczę. Panowie, dojdzie do pojedynku, czy nie dojdzie? Bo wiemy, że kontrakt podpisujemy nie na jedną, a na dwie walki, z tego co pamiętam. Będzie pojedynek, kontrakt mamy podpisany na dwie walki, tak więc ta walka została przesunięta w czasie. No dobrze, to ja ostatni raz zapytam się, czy ktoś jest jeszcze tutaj, kolega. Dymanis.pl, ja mam pytanie do Kamila Bazelaka. Kamil, czy myślami tą walkę już wygrałeś i jesteś już coraz bliżej Pudziana? Nie wiem, czy myślami tą walkę wygrałem, na pewno postaram się ją wygrać. Zrobię wszystko z mojej mocy, bo tutaj przyjechałem po to, żeby walczyć, po to, żeby dać sobie wszystko, pokazać dobrą walkę, dobre show. To wszystko. No dobrze, w takim razie, drodzy Państwo, chyba to jest ten moment, że mogę poprosić wszystkich, abyśmy wspólnie stanęli jeszcze do zdjęcia dla fotoreporterów i przypominam raz jeszcze, KSW 18, drzwi Orlen Areny w Płocku otwierają się od godziny 18:30. Ci, którzy nie dojadą do stolicy Mazowsza, mogą galę oglądać za pośrednictwem telewizji Polsat Sport od godziny 20:30 na antenie Polsatu Otwartego transmisja.